nasze miasto. Drodzy Państwo, zawsze pamięta się ten pierwszy raz, to jest najfajniejszy. Pamiętam, jak pojechaliśmy z panem przewodniczącym. Po kilku dniach byliśmy już w towarzystwie jeszcze pana leśniczego leśnictwa Martin Blewo, który dzisiaj sadzi las, bo my sadzimy las, a nie wycinamy. I proszę Państwa, na drugi dzień z samego rana czekałem, a za chwilę pojawiła się grupa leśnych ludzi, wspaniałych specjalistów, którzy nie wiedzieli, że zobaczą to, co zobaczą. Ja wiedziałem. To byłem bardzo ciekaw. I oto stanęłem w takiej pozycji, którą najbardziej lubię. Stanęłem jak teraz, jak dyrygent. I mówiłem, tutaj, ten konar, tam, to przetnijcie, to dosunięcie. Odetnijcie, bo proszę Państwa, otwieranie widoku, widoki otwieramy, to nie jest robienie przesieki. Otwieranie widoku to jest odzyskiwanie pewnej przestrzeni, która kiedyś została zakomponowana, albo którą dała nam natura. Wobec tego stałem jak ten dyrygent i w pewnym momencie stał się cud. Zobaczyliśmy pierwszy widok morza z kompleksu dawnych dworów na ulicy Polanki, bo my niestety nie mieliśmy innego widoku z tych kompleksów. Ten najsławniejszy ze sławnych, który pewnie kiedyś uda nam się otworzyć, królewski, a właściwie książęcy, widok z Parku Oliwskiego, na razie nie możemy tam dostrzec morza. I tak się, proszę Państwa, zaczęło. A potem rewelacyjny pomysł studentów Politechniki Gdańskiej, Marty, Maxa i Pawła, ich instalacja artystyczna, tu niedaleko, nad ulicą Podleśną. Taka instalacja z kolorowych sznurów, która jest tak zakomponowana i pomyślana w przestrzeni, żeby wybrać specjalne takie okno po to, żeby podkreślić ten widok, że tam mamy właśnie to morze, a podnóża mamy wrzeż, mamy przymorze, mamy różne jeszcze tam plany i różnego rodzaju widoki, ponieważ widok to jest kompleks widoków. My widzimy coś za 10 metrów, 50, 100 km i tak dalej. Następny widok, drodzy Państwo, jest niedaleko stąd. Będzie można się przespacerować. W zeszłym roku otworzyliśmy jeszcze spojrzenie na Stary Wrzeszcz, na ulicę Jaszkową Dolinę, ale też widzimy morze, widzimy wiele różnych planów. W tym roku odsłoniliśmy widok z Wroniej Górki na tereny stoczniowe, okolice. Stamtąd widać nawet nasz piękny stadion. I oto dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, które, jak powtarzam, jest magiczne. I to słowo magia będzie się ciągle powtarzać. Drodzy Państwo, wybrałem około 30 takich miejsc, które stopniowo w przeciągu wielu lat będziemy odsłaniać i oddawać Państwu. To jest tak, jakbyśmy tak, każdy taki widok, to jakbyśmy spojrzeli, a potem przesuwali, obracali. Jak zrobimy obrót pełny 360 stopni, to zobaczymy wówczas nasze miasto, tak jak jest. Zobaczymy je z góry, zobaczymy je z pozycji żuław, zobaczymy z morza, zobaczymy z zewnątrz i od wewnątrz. I zobaczymy, ile jest w nim piękna, ale też i brzydoty. Będziemy się zachwycać tymi widokami, a czasami nas to wkurzy. Ale proszę Państwa, odsłonimy i zobaczymy przede wszystkim piękno naszego miasta. Odzyskamy pewną wartość przestrzeni. Widok jest ogromną wartością. Widok potrafi być dziełem sztuki. Widok jest czasami dziełem sztuki natury, a czasami dziełem sztuki człowieka. I to, co w tej chwili tutaj będziemy robić, odsłonimy pewne dzieło sztuki, które zostało wymyślone, zakomponowane, pomyślane prawie 200 lat temu, ale gdzieś zanikło. Ja co chwila powtarzam, będziemy, bo proszę Państwa, to odsłanianie widoków to nie jest tylko wyłącznie dzieło jednej osoby. Absolutnie, jest nas bardzo wiele osób. Jest nas bardzo wiele osób i bez współgrania z tymi osobami nic by się nie udało zrobić. Owszem, jest faktem, że pomysł spojrzenia na Gdańsk pojawił się w mojej głowie wiele lat temu. Pojawił się, kiedy zwiedzaliśmy z niezapomnianą Beth Figera, znakomitą, nieżyjącą już architektką obrazu, profesor moją na studiach master na uczelni barcelońskiej, zwiedzaliśmy taki park bardzo podobny do naszego, leśny park, nazywa się Park Castillo de la Loreneta. I wówczas Beth pokazywała, żebyśmy umieli rozpoznać jakieś wspaniałe miejsca w tym parku, których nie dostrzegamy. I uczyła nas, jak mamy otwierać widoki, co należy wybrać w przestrzeni, na co zwrócić uwagę, ale co należy jak gdyby zakryć. Więc to już ma bardzo długą historię. Ale proszę Państwa, powtarzam, bez współpracy wielu osób
nie udałoby się tego zrobić. Pamiętam, kiedy krótko po powrocie do kraju rozpocząłem pracę w Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni i szefową moją była pani architekt Małgorzata Kolesińska. Pamiętam, jak przedstawiłem jej ten projekt i ta znakomita architekt od razu otworzyła zielone światło. Poszliśmy do naszego dyrektora, pana Michała Szymańskiego, który się tylko uśmiechnął lekko, bo doskonale wiedział, jaki to jest pomysł i jaki potencjał niesie właśnie to spojrzenie na Gdańsk. On doskonale wie, czego potrzebuje miasto nasze, jak można wydobyć z przestrzeni, w którą mamy te najlepsze rodzynki przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, dzisiaj ten projekt jest częścią projektu mojego działu macierzystego, działu ogrodnika miejskiego, a właściwie powinienem powiedzieć Panie Ogrodnik, ponieważ my mamy w Gdańsku Panią Ogrodnik, Panią Joannę Paniec i we współpracy z Działem Utrzymania Zieleni. A ponieważ Panie rządzą, szefowa tego działu, Pani Ewelina Latoszewska, otworzyła to ostatnie zielone światło, bez którego nie byłoby szans, żeby to zrealizować. Ostatnie zielone światło, ponieważ proszę Państwa, to we współpracy z Działem Pani Eweliny jest możliwe to, co robimy. Otwieramy i dajemy Państwu piękne spojrzenia na nasze miasto. Drodzy Państwo, chcę w tym momencie powiedzieć dwa słowa o fenomenalnym fachowcu, o świetnym człowieku i moim najbliższym współpracowniku, panu Henryku Chorążewiczu, wiceszefie działu utrzymania zieleni. Nie ma go dzisiaj tutaj, ale serdecznie Państwa pozdrawiam. Jest dla mnie guru, jeśli chodzi o drzewa. To my chodzimy razem w różne miejsca, między innymi tutaj. I ja mówię tak, Heniu, czy możemy otworzyć ten widok? Bo ja wiem, co ten widok może nam dać jako mieszkańcom. Jaki ma potencjał? Co jest pięknego gdzieś tam za tymi przeszkodami, tymi drzewami, a czasami są to inne przeszkody. I wówczas radzimy, żeby odzyskując pewną wartość, pewną piękno, nie zatracić innej wartości, ponieważ my nie wycinamy drzew, my je najwyżej podcinamy, a czasami w ogóle nie ma potrzeby wycięcia drzew, a czasami trzeba posadzić drzewo, żeby stworzyć widok. Trzeba czasami posadzić krzewy, trzeba czasami posadzić mnóstwo rzeczy, które mamy pod sobą, jak dywan. Różnego rodzaju drobne rośliny, poszycie, po to, żeby taki stworzyć widok. Chciałem Państwu powiedzieć, że odzyskiwanie takich właśnie osi widokowych panoram to jest proces trudny i bardzo długi. To miejsce, które uroczyście odsłonimy, przygotowywaliśmy z działem utrzymania zieleni, z panem Henrykiem, z panią Eweliną od zeszłego roku. I przez kilka tygodni. To jest krok po kroku. Czasami potrzebujemy wiele lat, żeby dokonać takiego właśnie odtwarzania widoku. Powtarzam, jeżeli chcemy coś zobaczyć poza jakieś przeszkody, poza drzewa, poza różne inne lomy i tak dalej, chcemy dostrzec jakieś piękno, to musi troszeczkę potrwać. Ale to nie znaczy, że my wycinamy drzewa i niszczymy. Proszę Państwa, strasznie dużo się nagadałem. Teraz Jarkowie, pomóżcie. Niech zagra magiczna muzyka. Już wyglądasz jak stara szmata. Z lat 60. czerwony gitar, skoro jesteśmy już w tym mieście. Już? Ja jestem od zawsze. Tak. To warto przypomnieć, że zespół Czerwonej Gitary powstał w lokalu Crystal. Mało kto o tym wie. Kiedy koledzy spotkali się tam i zaczęli grać. A potem się niestety już wynieśli z Trójmiasta, chociaż do dzisiaj kolega Skrzypczyk mieszka w Trójmieście. To będzie nasza wersja utworu Historia jednej znajomości, taki skromny prezent. Wręcz on mieszkał koło mnie, dokładnie dwa domy dalej. Tak, Krzysztof, chociaż w Tusku się urodził, przez większość życia mieszkał na Witostwosza w Oliwie. Dobrze, to będzie oczywiście nasza wersja tego utworu, żeby było wesoło. Gotów śpiew, tak nad ranem zwykle jest. Właśnie to w letnie dni tanie wino daje mi. Tanie wino daje mi.
Słuchaj, przez skwer z tyłu struś, flaszkę wina w dziobie niósł.